witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bacza, to jest kolejny odcinek z serii Heroes of Might and Magic 6. Kontynuujemy sobie kampanię Inferno. Jest to już czwarta, ostatnia misja. Co do zadań szybciutko wam powiem. Jedno niewykonane, daliśmy sobie spokój, pomyślałem, że będzie mi dużo ciężej, jeżeli będę miał to zadanie wykonać. No i tak zdecydowałem. Ostatnie pożegnanie, podbić miasto Port Mayron. Tutaj jeszcze nawet nie wiem, gdzie to miasto się znajduje, ale zobaczymy. Odwet wykonane zadanie, pokonaliśmy Sarę i główne zadanie mamy pokonać żywiołaki ciemności. Mamy 7 takich oddziałów, jeden już zdążyliśmy w poprzednim odcinku załatwić. Okej. Mamy nowy tydzień, także można sobie wykupić jednostki. Niestety przyrost stworzeń jest zmniejszony o połowę, plaga. No i cóż, no trzeba sobie radzić. Widzę, że tutaj mamy ulepszenie. Nie wiem, czy ja wykupywałem? Nie wykupywałem, więc możemy sobie wykupić. No niestety nam nie starczy na wszystko. Ale cóż... Nie no, starczy nam. Po prostu nie mamy miejsca. Dobra, te żywiołaki chyba pognam już. Nie będę się nimi tutaj strasznie jakoś przejmował. Okej. I zaraz zobaczymy, czy możemy ulepszyć jakieś jednostki. Bo nawet nie wiem, jak tutaj w tym zamku to wygląda. No wygląda jak wygląda. Brakuje nam kryształu. No dobra, to nic nie zrobimy. Kiryn, proszę ja was. Boże, Kiryn. Mówię Kiryl, co ja gadam. Będzie mógł teraz ruszyć gdzie? Aha, mamy w ogóle zbliżającego się bohatera. No to akurat tak w sam raz spotkają się, myślę. Kapliczka Matki Ziemi, odwiedzimy sobie. Ksana jest tutaj, może być, nie ma co robić. Malik jest tutaj też, może zostać, w razie czego dostarczy posiłki. Jak wygląda sytuacja w drugim zamku? Ano nijak, też nic nie możemy zbudować. Oddajemy turkę, słuchajcie. Jakoś nawet nie drgnął. Byśmy zobaczyli. O, spierdzieli. Czemu nie pokazało? Okej, nieważne. Mamy po drodze tutaj co? Armię. Możemy sobie ich odwiedzić. Ale nie chcą atakować. A więc bierzemy sobie złoto. Mamy. Może teraz troszeczkę doświadczenia dla odmiany byśmy sobie wzięli. I hełm Krakhaka. Kurde, fajne to. Zaraz zobaczymy tutaj, co my z tego bonusu mamy. Aha, to było 4. Szachraj zdjęliśmy i przeznaczenie straciliśmy. Ale tu ile mamy? 5-6. A mamy znowu też, kurde, przeznaczenie. Przydałby się amulet Jaguara. Czy my w ogóle coś takiego mamy? Nie widzę nic takiego, wiem. Więc co? Do tą maskę. No, założymy z powrotem, chociaż kurde. 7 do siły ataku i 5 do inicjatywy. Dobra, olejemy to przeznaczenie. Myślę, że ważniejsze te statystyki będą. No i co? Możemy sobie tutaj troszeczkę pobuszować. Więc jedziemy na górę. Malik, ty jedziesz, czy Ksana? Malik chyba był tam pod zbieranie surowców dostosowywany, z tego co pamiętam. Dobra, zobaczymy. No i w ogóle ekonomiczny jest. Dobra, to ty zasuwaj w takim, że bądź razie. A będziesz jechał za Kiryłem. Aksana będzie tutaj próbowała coś gdzieś, jakieś jednostki dostarczać. Ale to za chwilę. Najpierw spróbujemy coś zbudować. Nic nie zbudujemy. O proszę, wracam. Eduardo. Dobra, jedziemy. Coś tutaj sobie pobuszujemy. Troszeczkę surowców jest, to zostawimy. Weźmiemy sobie tylko doświadczenie. I żeby mieć tutaj już w razie czego... A, to nie, tu jest fort. Gdzie jest fort? Tu jest. To tu musimy jak najszybciej walnąć. Tu mamy kopalnię. Jest żywiołak, także tak czy tak
Trzeba tutaj przyjechać. Zbieramy kryształy. One nam się przydadzą bardzo. Dobra, i coś tu możemy zbudować. Jakieś ulepszenie prawdopodobnie. Dobra. Jak w drugim zamku? Nic. To on będzie tutaj jechał do nas, kurde. No niedobrze. Dobra. Musimy się wrócić. Chciał, nie chciał, musimy się wrócić. My tutaj nic z Malikiem nie zrobimy sami. Więc sorry. Co możemy zbudować? A jeszcze tu mamy takie ulepszonko. Dobra. I spierdzielił. I taka ganianina będzie. Dobra. Zajmiemy fort, to będziemy mogli się tutaj szybciej poruszać w te rewiry, co też pierścień szybkości. Ale na razie no to nic nie zrobimy. Co możemy zbudować? Niewiele. Natomiast tu no możemy ulepszenie robić. Ale może byśmy tutaj na te umocnienia pozbierali. Aj kurde, będzie się tak czaił. Nie no, musimy jechać tu w ten sposób, bo to będziemy się tak ganiać, to będzie bez sensu. Dobra, atakuj. 20 aż? Nie no, bo zagramy to. Jakoś mi się nie podoba ta strata. Dobra, zobaczmy, co my możemy zrobić. Oczywiście Feniksy przywołamy w pierwszej kolejności. I teraz co? I teraz sobie skipujemy czarty. No to lepsze mam. Ciekawe. Dobra, bronimy się. Tu się bronimy. Oni raczej nie ruszą do przodu. Zajmą się Feniksami. A my sobie za ten czas postrzelamy. No i tak to wygląda właśnie. Ja nie wiem, jak komputer zrobił te straty, ale... Dobra, kryształy zostawiamy. Lecimy na fort od razu. O. A, dobra. Darujemy sobie. To nam się tutaj nie przyda nawet. Dobra. Fort zajęty. Teraz możemy troszeczkę tu pobuszować. Malik. Kryształy. Zbieraj. I co? I zaraz się tu przydasz. Natomiast my sobie w ten czas przebudujemy. Kurde, no. Przebuduję fort. Dobra, złoto na razie mam. Zbliża się koniec tygodnia, więc skupię się bardziej tutaj na umocnieniach. No i co dalej? Kurde, no. Zobaczcie. Zrobimy inaczej. Idziemy do miasta. W sumie mamy ostatni dzień tygodnia. Więc... Ołta zniszczenia... A, tutaj nam się może przydać. Ciekawe, czy to będzie działać na powierzchni. A nie, to nie to. Czerw odchłani podczas oblężenia. To może tu było. A właśnie, do wybranego miejsca w strefie. No. Okej. Kupimy sobie 3. Ulepszymy. W drugim mieście co możemy kupić? Zobaczmy sobie. Możemy coś poulepszać. Możemy. Malik tutaj co? No nic. Dobra. Tura. No, on się ładnie zbliży teraz.
Może uda nam się go w ten sposób dopaść. Zobaczymy. Ale najpierw tak, słuchajcie. Wykupujemy sobie jednostki. No, na wszystkich nam starczyło. Nie spodziewałem się. Dobra. Teraz tak, jeszcze te wrota bym włączył. Ciekawy jestem, czy można na powierzchnię te wrota wziąć. No nie można, nie można, nie można, niestety. Ale możemy sobie wziąć tu. Teraz. A właśnie, tyle ruchu zaoszczędziliśmy i w momencie możemy go dojechać. W sumie dzięki wrotom atakujemy. I oczywiście samemu to będziemy rozgrywać, bo takie walki należy rozgrywać samemu. Na początek oczywiście, że weźmiemy sobie Feniksy i zablokujemy tutaj strzelające, chociaż niedużo ich, ale tak zrobimy. Wy poczekajcie sobie na razie, więc tu wy możecie użyć zdolności zdecydowanie. No i co? Skipniemy. Skipniemy. Strzały. 4-5. Tych prawie załatwimy. Te się wzniosą w górę. Nie to wkurza. Załatwi ich. Bronimy się. Skip. Skip. Teraz będziemy musieli tutaj coś poczarować. Dobra, tych 40 i tych 11 wyeliminujemy w pierwszej kolejności. Tych dwóch możemy zaatakować, przy okazji tutaj będziemy blokować dalej. Teraz już nie ma strzelających, więc możemy sobie tutaj poblokować. Też 11, ale to nie jest jakaś duża siła. Zresztą mamy duży współczynnik ataku i obrony, więc... Dobra, dobra, dobra. No spokojnie. 11. Rozwalamy. To poprzednia tura jest jeszcze, zauważcie. Tu możemy ruszyć do przodu, to załatwimy ich dwójkę później. O, w ten sposób. O, a dlaczego nie zrobiło? No nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, bronimy się. Czarty do przodu atakują. I niszczyciele też mogą przejść. Teraz tak, no masowa regeneracja. Dobrze by było załatwić tych. Dobra, co? 41. Broń się. Broń się. Ich osłabimy. Może nam uciec, ja się z tym liczę. Ale chcę po prostu troszeczkę jednostek odzyskać. Dobra, i chyba trzeba będzie to skończyć. Chociaż nie, jeszcze nie. No właśnie, tu trzech. I teraz trzeba to skończyć. Bo nic więcej nie utarguje, że tak powiem. Jakieś straty chyba są. No. No dobra. 28 poziom, słuchajcie, skoczył. Dobra, i teraz możemy uderzyć od razu tu. I nie wiem, czy to nie byłby najlepszy pomysł, słuchajcie. Tam będziemy mieć zamek. Niż tutaj się pierdzielić, tutaj sobie wrócę szybciutko i walnę jakieś tam surowce. Dobra, idziemy za ciosem. Tak zrobimy. Malik, ty nam się tu możesz przydać. Słuchaj. Zasuwaj. I Turka. Jeżeli my tam będziemy mogli wejść, no to tam będzie zamek i powinniśmy go raczej bez problemu zdobyć, mi się wydaje. Gdzieś jest na pewno.
Fort nawet ominąłem. A co, ja nie mogę go zająć? No bo ja nie mam wojsk, pewnie dlatego. A w ogóle nie sprawdziłem, czy ktoś tu jest? A no jest ich trochę tutaj, zobaczcie. Dobra, gdzie jest miasto? Jest miasto. Tak jak mówiłem. No ale samemu to musimy rozegrać. Żaden przeciwnik. I tak w pierwszej kolejności rzucimy sobie oczywiście Feniksy. On podobne ustawienie nawet ma. Troszeczkę więcej jednostek niż w poprzedniej walce, ale nie na tyle, żeby sobie z nami, słuchajcie, poradzić. Skipniemy zdolność. Skipujemy. Ty to możesz walić ostro. Dobra, broń się. I tu na razie sobie skipniemy. Przewidzenia było. O, proszę, Feniksy się wkurzyły. W sumie źle zrobiłem, że tymi Feniksami zaatakowałem i zabiłem tą jednostkę, bo nie mogłem ze zdolności skorzystać ataku na następną jednostkę i to był błąd z mojej strony. Ale dobra, i tak chcę troszeczkę przeciągnąć tą walkę, żeby pouzdrawiać te moje jednostki. Chyba, że po prostu mi nie da tego zrobić, bo też tak może być. No właśnie ruszy do przodu i wtedy będę miał problem. Ale chyba od razu będę musiał atakować. Bo on i tak tą magię będzie rzucał, kurde, dziady go. Dobra, tu nic nie zrobimy. Broń się. Masowa regeneracja. Broń się. Broń się. O, tutaj musimy uderzyć w pierwszej kolejności. Broń się. Tu atakujemy. I broń się. Dobra. Trzeba być przygotowanym na straty niestety, ale mamy zamek w zamian, więc to i tak jest dobra. O kurde, jeszcze. Port Mayron znaleźliśmy. No dobra. To może być problem, żeby zdobyć ten zamek, więc nie zdobyliśmy. No i co? Jedziemy fort sobie wziąć tutaj chyba. Jestem zaskoczony. No dobra, nic tu nie zrobię. Watacha, horda, grupa. Horda, mrowie, watacha, horda. Nie, no nie ma nawet opcji, żebym ja tutaj wygrał. Możemy się wrócić. Czyli będziemy tak nękani po prostu przez ten komputer. Musimy się wzmacniać przez ten czas. Innego rozwiązania to ja tu nie widzę w takim, że bądź razie. Okej, niech tak będzie. Więc rozbudowywujemy się. Brakuje nam troszeczkę kryształu. No dobra, jeszcze mamy czas do końca tygodnia, więc nie będę tu nic kombinował. Jadę ten fort rozwalić. Dobra. No i co? Trzeba tutaj troszeczkę poszabrować to, co można. Doświadczenie. Dziennik Wilka Morskiego. Dobra. Co dalej? Tu możemy artefakty. Tu moglibyśmy zobaczyć, coś tu się może dziać. Natomiast Malik, ty oczywiście zbieraj tutaj. No, tu mogliśmy jeszcze zostawić skrzynię dla potomnych.
Ale dobra. Mam zbudować teraz. No jeszcze w sumie. Dobra, wybieramy, czekamy. Kirył. Proszę. 33 Feniksów. O, fajnie to wygląda. Weźmy sobie do tych skrzyni, muszę tutaj dojechać, bo tu troszeczkę doświadczenia leży. Dobra, złoto zostawimy. A my sobie tutaj pozbieramy. O, właśnie. No, tu można w dół jechać, widzę. No dobra, ale i tak będę musiał najpierw zrobić w pierwszej kolejności. Tam, na górze to wszystko. O, proszę, mamy żywiołaki. Trzeba będzie je walnąć, ale to nie musimy robić teraz. I tak, Kiru, może jakbyś... no nie ma co na razie tutaj jechać w dół. Nie no, muszę tutaj się wrócić, tak czy tak. Dobra, mamy prawie nowy tydzień, więc bryknę się tutaj do zameczku. Możemy fortyfikację sobie zrobić. Zwiększymy przyrost jeszcze. Oddamy turę. Wykupimy jednostki. No. Sześć, jeszcze trzy kryształy potrzebujemy. Dobra. Jest ekipa. No i chciał, nie chciał. Musimy z buta jechać. Nie, nie musimy, bo ja tu fort zdobyłem. Kurde. Zaraz. Wracamy się. Może nam się uda jeszcze. Uda nam się. Dobra. Jesteśmy. I atakujemy. Dobra, nie będzie. Kryształ objawienia. Doświadczenie, troszkę złota. I zbieramy resztę. Ty co? Ty możesz wrócić, bo też nam się tutaj nie przydasz. I stąd udaje się tam pozbierać parę rzeczy. Mogłem użyć portalu w następnej turze, ale to w sumie bez znaczenia, bo on i tak jedzie tutaj zbierać za mnie rzeczy, więc czy on zbierze w tej turze, czy w następnej, nie robi to różnicy, jest nowy tydzień, więc i tak nas czas nie goni. Dobra. Ale Tartak możemy zająć. Wilki. Wilki jakieś, dobra. Tu teraz, dobra. Oddajemy turę. Co tutaj jest? Na ramienniki bakałarza. Troszeczkę doświadczenia. To zostawiamy. Weźmiemy sobie manę. Nowy poziom. No i dobra. Drewno na drodze. Zbieramy to oczywiście. A tu kryształ możemy odwiedzić w sumie, jak jesteśmy. Dobra, zobaczmy, co możemy tu zbudować. Możemy sobie to zbudować. I dobrze. Oddajemy turę. I zbieramy dalej. Kirył. 102. Dobra. Mamy już dwie jednostki pokonane. Chcą się przyłączyć. Tylko, że na co mi one? Niepotrzebne do niczego. Doświadczenie.
I coś byśmy sobie tutaj może zbudowali. Jakieś ulepszenia możemy robić, słuchajcie. To też nam będzie dawało dodatkowe jednostki. Dobra, trzeba by powoli przebudowywać, słuchajcie. No. Przebudowywać te forty. Przynajmniej ten jeden tutaj na pewno. O, tu w tą stronę trzeba się udać. O, 85. Dobra, takie straty mogą być. Pierścień szybkości. Posiadamy takowy. Dobra. Malik, zbieraj tutaj. Kurde, brachu, tyle rzeczy leży. Masz to zbierać. Dobra. I ulepszamy sobie dalej. No i słuchajcie, fort będę mógł sobie przebudować. Więc przebudujemy go od razu. Tylko czy ja dobry przebudowałem? Dobry przebudowałem. Ok. Oddajemy turkę. Ale chrypkę mam, nie? Dobra, kryształy zbieramy, drewno, Kirył, natomiast co? No tutaj, tu musimy uderzyć, bo prawie ostatni dzień tygodnia. Odmawiamy, przebudujemy, dodatkowe jednostki już będą nam wpadać. Dokładnie. A my sobie lecimy tu dalej. Tam na razie nie będę przebudowywał tego fortu z tego powodu, że jest troszeczkę na odludziu i możemy go w każdej chwili stracić. Ja przynajmniej się z tym liczę. Więc na razie nic tam nie będę robił. O, proszę, jest. Eduardo pewnie. Dobra, załatwione. Załatwione. W ogóle nieznane ziemie, kurde. Ilu? Setki, dobrze widzę. Kurde. O proszę, możemy z tej strony dojechać. Ale jazda. O, tutaj ma mało teraz jednostek. Pokaż, co ty żeś... No, rozdzielił to jakoś. Dobra. Dobrze wiedzieć, słuchajcie. My sobie tutaj troszeczkę pojeździmy. Ostatni dzień tygodnia. No i coś tutaj ulepszymy. No i zobaczmy. Fort zajmie. No, ale w sumie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z tym, że słuchajcie, moi drodzy, ja będę już kończył ten odcinek. Zbliża się już ku końcowi. Mamy nowy tydzień. To jest taka dobra okazja, dobry moment, żeby właśnie sobie skończyć odcinek. No i coś to właśnie będę robił. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Cześć. Witam Was ponownie. Jeżeli dotrwaliście do samego końca filmu, a zakładam, że tak się udało, skoro tego słuchacie, zachęcam Was do kliknięcia subskrybu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie również obejrzeć inne serie, które znajdziecie, do których znajdziecie odnośniki tutaj na kanale. Także gorąco zachęcam Was i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!